Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Saladkutwa. Dzisiaj zagramy sobie znowu w League of Legends, a to jest ucieczka z piekła, tak jest, no i dobra. Zacznijmy od pokazania mecz history. Jak widzicie, to są moje trzy pierwsze rankedy, ale w sumie wrzuciłem, raczej wrzucę tylko ten odcinek. Ten jest też wrzucony, ale nie ma komentarza, ten natomiast jest bez komentarza i bez dźwięku, bo sobie tutaj zmieniłem program do nagrywania i tak jakoś, no, coś się zepsuło w każdym razie wtedy. Jakiś tam error wyskoczył, myślałem, że wszystko jest ok, a okazało się, że jednak nie nagrało tego, co miało. Ale ja nie sprawdzałem sobie, czy nagrywa się wszystko tak, jak powinno. I to byłoby w sumie bezsensowne, bo to było jak gadanie do... No nie, po prostu nie było niczego, tak? Puste granie. To chyba nie o to chodzi tutaj. No ale dobra. Dobra, po prostu zagramy sobie nexta i tyle. Chyba zaraz wyjdziemy z brązu. Tak mi się wydaje. Postaram się dzisiaj zagrać około 5 rankedów pod rząd. To jest drugi. Bo dobrze jest być na fali po prostu. Zagrać kilka meczy pod rząd. Wiecie, kiedy jesteście tacy, powiedzmy, rozgrzani, można to tak nazwać. O. Okej. Jak ktoś napisał? Sorry, I'm top, bo jestem first pick, nie? W ogóle fajnie. O, Shen. Ostatnio sobie grałem Shenem, hehe. Pewnie się mnie boją, bo... Ale nie, to w sumie to moi. No to okej. Okej, w takim razie Malphite, o, na grubo. Nie słyszałem o tym, że jak jest się pierwszym, to się pikuje topa, nie? Ale okej, no widocznie... W brązie tak się robi, chociaż myślałem, że w brązie pikuje się na first picka mida. Tak mi się wydawało przynajmniej, ale to może się pomyliłem, nie wiem. A, bo dobra, nie będę nic pisać. Chciałem napisać, żeby siebie sam zbanował, ale... ale to chyba bez sensu, flame. Tak mi się wydaje. Nie, no nie wiem. Spróbuję pójść jeszcze raz Udyrem na tą dżunglę. Bo chyba to jest najfajniejszy jungler, którego on posiada. No jest Lee Sin, ale ja Lee Sinem grać nie umiem za bardzo, więc... Na pewno bym nie wykorzystał jego potencjału. Tak samo Nocturnem nigdy nie grałem. Więc też raczej nie grałbym najlepiej. Nie widzę tutaj na tyle dobrego junglera, że mógłbym nim zagrać. Shaco też nigdy nie grałem. Może by to nie było najgorsze, ale... Mimo wszystko, no... Czy jest tu jeszcze jakiś inny jungler oprócz Udyra? U tego ziomka. Taki sensowny, którego bym, powiedzmy, ogarnął. No, może Alistar, nie? Ale... Tym Alistarem trzeba troszeczkę pograć. No, Nunu w sumie jest. No, jest bardzo mocnym junglerem. Tylko czy nie będziemy mieli wtedy za dużo magic damage'u, jeżeli na solo topa idzie Zac? Chyba troszeczkę za dużo właśnie tego damage'u, tak mi się wydaje. Magicznych obrażeń, to... Dobrą kontrą na to był w sumie Udyr, ewentualnie Tryndamere albo Shaco, ale Shaco nie ogarnę. Tryndamerem dawno nie grałem, też jakoś tak w sumie Xin Zhao. No zobaczmy, co oni pikną, nie? Thresh, no okej, Thresh, Sivir, Akali. Aha, i na Sivir bierzesz Aszkę, tak? No to pozdro, na pewno uda ci się uzultować. No nie wiem, no może się uda jakimś cudem. W sumie Zed w dżungli nie jest zły, ale... No nie wiem, mam taki dylemat pewien. Chyba jednak Xin Zhao. tylko poszedł nim bardziej tak w tanka. Tak mi się wydaje, że ta Aszka nie będzie za dużych obrażeń zadawać. Jakiś mam taki, nie wiem... Mam takie przeczucie, że ona nie będzie najmocniejszą Aszką na świecie. Super nice Xin. Cute. Okej. Okay. Jebel, śmieszny ziołek, naprawdę. O, Lee Sin w dżungli. Myślałem o Lee Sinie, ale nie. Chyba, że jednak na Solotopa pójdzie, na Thresha, nie wiem. Jungler. Ciekawe, co to są za masterisy pod junglera. Zobaczmy. No to takie zwykłe pod AD. Chociaż nie, troszeczkę się różnił. W sumie jak krytów wywalić nie będę, to nawet dobre. Dobre masterisy, naprawdę dobre. Takie chyba wezmę. Pójdziemy bardziej w damage. Niż... Chociaż nie wiem, może mi się uda jeszcze zrobić jakieś masterisy. Albo nie, nie chce mi się. Nie chce mi się, po prostu wybiorę sobie te... junglera. I powinno być ok, tak mi się wydaje. I tak będę iść w stronę off-tanka, ale może ten bazowy damage, który dostaję, będzie bardziej przydatny niż troszeczkę sustain. Invade? No myślę, że w sumie taki invade może nie byłby nawet najgorszy. No i dobra, jesteśmy już w grze. Odnośnie invade'u chyba się powstrzymamy od niego, przynajmniej ja będę próbować powstrzymać mój team od tego invade'u, bo ja i tak skanter jungluję tego Lee Sina. Zrobię szybkie blue i potem od razu biegnę na reda, on raczej się nie ogarnie. Chociaż w sumie on zaczyna od reda. To mógłbym zacząć ja od reda i pójść na szybko zrobić ich blue. Tak, to tak właśnie zrobimy chyba. Mhm. To by było OP. Tak myślę. I wtedy szybki gank na bota, który jest taki trochę cięższy. Jest duża szansa na wygraną. Na wygraną i na first blooda. Haha. No nie wiem w sumie. W sumie nie wiem naprawdę. Nie mam pojęcia. Ale dobra. Coś na pewno z tego wyjdzie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Ja pójdę tak bardzo mocno w sumie w obrażenia. I spróbuję naprawdę coś tutaj fajnego ugrać w tym meczu. Dobra. Don't invade. Bro, proszę, to by było fajne, gdybym ja po prostu zabrał. Bo tak jak powiedziałem, tak? W czy? A dobra, weźmiemy W. Cofaj się, Aszka też idź na mida. Z mida raczej. Sorry, co ja gadam. Na mida to niekoniecznie. Okej. Powinni defować te blue eye. Asze! Asze, co ty robisz? Asze! Nie, Aszka po prostu jest miderem wielkim. I w ogóle fajnie. Bo dostanę dobrego pula. Assist me, bro. Assist me. Okej. Dobra, bo to się bardzo mi przyda. Żebym mógł zrobić to smiteless, to jest najważniejsze. Dobra, raczej się powinno udać. Thank you. Okej, idę szybko na ich blue. O, first blood. Super. Będzie zabójstwo, powinno zabić. Tak, zabiła. Please no lose. Boże, on zaczyna z blue buffem. Coś niesamowitego, po prostu jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Bez kitu. On my way. Masz stuna? Nice. Boże. Nice z healem, nice. O mgy od razu, idiota. Nie no, okej, no nie ma tragedii w sumie. Nie powinniśmy narzekać, bo w sumie nieźle nawet nam to wyszło. Tylko dlaczego ona stoi pod taretem i pozwala obijać? No show me. No, ja tylko po asystę. Nie chciałem zabijać, nie chciałem się ksuć. Koleżanko, Ashe. No assist? No. On my way. Chociaż czy mi się uda tam zgankować? Raczej nie. Dobra. Idę na dżunglę. Z powrotem. Ma już ładną ilość naprawdę many. Bum. Jep. Jep. Okej. Mogę się przejść na topa, ale to jest czyste. Dobra, idę tu. Tam raczej nikogo nie będzie. Już nie, ten Zac cofa, tak? Cofasz ją? Czy zostajesz? To bardzo ważne. No, osrał się. Okej. Boże, ale się ścinasz, Zac. Kurde, Zac. Xin Zhao. Ech. Dobra, mogę się w końcu cofnąć. No i będziemy maksować W. Chociaż w sumie może Q. Dobra, Q, pomaksujemy Q. Okej. I tak, polecimy. Jako że idę pod oftanka, chociaż... Nie no dobra, polecimy tak. Budki. Podki. Idę na bota. On my way. O Boże, tak bardzo słaba jest ta Ashe. Nami, suck my balls. Już ustalili to, że ona jest Polakiem, ale nie, ona będzie... Aha, nie uspał. Okej, przynajmniej jest ward, to ja na razie czekam. Niech Ashka przyjdzie, bo bez sensu bez Ashki tam będzie wpadać. Moim zdaniem przynajmniej. Thank you. Dobra, i teraz idę tutaj. Tylko niech no przyjdzie w końcu ta Ashka, no ile ona się zbiera. Dobra, masz buty. Wspaniale. Świetnie, w takim razie nadchodzę. No nie. No fajnie, że ona bije miniony. O Jezus Maria, to jest tragedia po prostu. No nie, nie wierzę w nią. Dobra, w sumie to ja mogę użyć poty. Dobra, mogłem zabić, ale lepiej nie ryzykować jednak, bo... Double, nice! Ziomuś, jest nadzieja. Wielka. Dobra, 7, 6. 5. No dobra, jest zabity. Okej. Pięknie. Report Akali, no SS. Nice. On my way, I'm going there. On my way. Nice. Dobra, zabił. Nice. I idę na blue. Tak jak myślałem, tak jak się spodziewałem wręcz. Oczywiście jest moje blue. Moje, bo przecież nie jego. Ja idę na swojego reda. Tak, tak, ziomek, możesz się przejść obok. Nie chciałem go zabijać, bo wiecie, no nie widzę nikogo na topie, na midzie jest pusto, także... On mógłby spróbować tutaj mnie zabić i ktoś mógłby mu pomóc w tym. To było niefajne. Okej. Come blue. No Veigar. Dobra, zabij to sobie, nie wiem, walnij tam kilka razy spele. Dobra. Wow. Dawajcie. Ja powinienem zaraz 5, 4, 3, 2, 1. Okej, nie warto ryzykować. Nie po to ci dawałem blue, żebyś padał, ziom. Zostaw, 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 ziom, proszę cię. Okej. Dobra, cofka, 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 cofka. Mamy go feeder. Dobra. Moglibyśmy spróbować ją. Ale ona chyba nie jest aż tak głupia. Dobra, o nie, jednak jest. Dobra, świetnie, pięknie. Pany. Owszem, i puszujmy mida. Idę tam już, ziomki. Nie powinniście się w ogóle tym przejmować, moim zdaniem. Taki spuszczowany taret to jest po prostu coś pięknego. Okej. Wszyscy idziemy na bota, to jest wspaniałe, po prostu... Łach, jaram się. Tylko Aszka, proszę, przeżyj to, błagam cię. Albo zultuj, masz ulti. Nami, proszę cię, Nami! Dobra, zresztą ona da radę. Okej. Okay. Dobra, nie dam się zabić. Nice double kill. Pięknie. Pusznijmy tego bota. Good job, L. Please report my team. W sumie u Zac'a jeszcze nie byłem, ale on sobie dobrze radzi tam. To nie muszę go jakoś tam strasznie często odwiedzać, to jest fajne. No, dobra, już cofam. Idę po itemsy. No i bardzo fajnie nam poszło. Akali. No SS, no nothing. Bez niczego jest, okej. Okay. A ja idę ostro, siostro. Będę prawdziwym damage'owcem, będę naprawdę kierować to jak sam skurwysyn. 3-5, no takie niezłe statystyki jak na 15, nawet nie 15 minutę gry. Może nie jestem najlepszym junglerem, ale staram się przynajmniej troszeczkę wspomóc ten team. Wow. Biegnę, ziomki, biegnę. I see. Dobra, ziomuś, spokojnie. On rzuci się na ciebie, na pewno. Dobrze. Dobra, nie. Ten Teemo coś się zbugował. Oj, chyba zginę. Wow, przeżyłem. Dobrze. Pięknie. Ten Zac by jeszcze ich pozabijał. Bo ja bym poszedł na jakąś dżunglę i się tam podleczył. To się bardzo mi przyda. Tak jest. I w sumie mogę nawet spuszować bota. Szkoda, że nie ma wardów żadnych. Ale powinienem dać radę. Noxin bardzo ładnie sobie radzi, jeżeli chodzi o puszowanie taretów. Dobra. I ja się cofam tutaj. Nie będę ryzykować. 2 tarety na bocie spuszowane. Prawie nam idzie też. 15-4. Myślę, że jest to do wygrania. Mam Blade of the Ruined King. Taki podstawowy dosyć itemek dla mnie. Miałem iść pod oftanka, ale troszeczkę to się zmieniło. Oczywiście i tak pójdę pod oftanka, tylko no mam takie itemki troszeczkę bardziej pod damage z początku. Ale już zacznę się robić tak jakby w twardość, nie? Pójdę po prostu Spirit of the Ancient Golem. Do tego może te obuwie Merkurego. Wow. Nice, Zac. Dobra, nie warto tam iść. Wow. O pany. O, mogę użyć Blade of the Ruined King, bym pewnie przeżył, to, ale dobra. Szkoda takiej śmierci. Bez w sumie żadnego sensu. Ale ładnie, pozabijają ich tam wszystkich raczej. O Jezu, ten Lee Sin tak bardzo źle to zrobił. O, ja też w sumie źle to zrobiłem. Źle rozegrałem, bo mogłem to przeżyć, tylko Ja mam tak mało doświadczenia w graniu tym itemem. Zapominam zawsze go użyć. Dobra. Wiem, że W daje również bardzo dużo i powinno się je maksować, ale Q... No tutaj mi chodziło generalnie o ten damage, żeby jak najwięcej obrażeń zadać. Tyle. Idę sobie zrobić red buffa. No właśnie, Ashka, nie wiem czemu nie bijesz tego, to jest głupota. Musisz puszczać ten taret. Dobra, ja już mam ultimate sustain na linii. Też na linii, w sumie to w dżungli. Blue. Bardzo ci się przyda to blue, naprawdę, a ja je bardzo szybciutko zrobię. Veigar? Okej, dobra, ja tam się... Nieważne. No, gdybyś trafiła... Ja tam bardzo chętnie wskoczył. Wow, pięknie. Ale ja dostałem tam fokus straszny. Okej. Dobra, ja swoje zrobiłem. Wow, świetny arrow. Piękny arrow. Naprawdę, jestem w szoku. No ale Teemo to raczej ja nie zabiję. Teemo niestety jest po prostu kontrą taką, że ma to swoje oślepienie i to jest straszne, naprawdę nienawidzę tego oślepienia. Be. Idźmy tam, tak. To jest tak easy kill. Dobra, ja pójdę tędy, bo ona może tu iść. Nie, raczej jest za głupia. Bum. Jak to wykończymy pojedynczo, bo oni chodzą bardzo pojedynczo, naprawdę. No. Może nie było najmądrzejsze? Nie. OP. O, surrender. Bad game, report Akali. GG, Akali. GG all. Bad game. No i dobra, także przechodzimy do ekranu. Raczej do statystyk. Także zaraz do was wracam. No i zobaczcie jak pięknie. Następne 3 gry zadecydują o moim awansie. Good luck, powodzenia. Świetnie. Dame Trollers. Okej, to są statystyki. I tak to wyglądało mniej więcej. Jak widzieliście tutaj raczej Veigar. To troszeczkę wykarowało. No ja też na pewno mu pomogłem. Przynajmniej starałem się. No, ale nie było tragedii, szczerze mówiąc, w tym meczu przeciwników, no. Okej, także do następnego razu, trzymajcie się, na razie, cześć!